Magdalena Kaleta, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. A co dziś w programie? Rok szkolny rozpoczęty. Grupa młodzieży z Węgier gościła w gminie Masłów. Hala sportowa w Mąchocicach z Holasterii oblegana przez całe wakacje. Dożynki gminne w ludowych klimatach. Grupa z Masłowa w Ministerstwie Sportu oraz na Mazurach. Wyjazd w ramach projektu Stowarzyszenia Masłów Info. Wakacje dobiegły końca, a to oznacza, że zakończyły się trwające w szkołach remonty. Co się zmieniło i jak zapowiada się rozpoczęty właśnie rok? Szczegóły w relacji naszej reporterki. Malowanie ścian, naprawa podłóg. Między innymi tego typu remonty wykonywane były podczas wakacji. Zakres prac był uzależniony od dostępnych pieniędzy, a tych w budżetach szkół nie było za wiele. Zostało odremontowane poddasze, będzie tam przygotowane dwie sale dla grupy 5- i 6-latków oddziału przedszkolnego, jak również korytarz. Zostały przystosowane również łazienki dla tych najmłodszych dzieci, także one będą miały swoje poddasze. Ponadto została pomalowana i odremontowana jedna z sal lekcyjnych, dwie mniejsze zostały tylko pomalowane i jedna łazienka. Niestety funduszy mieliśmy trochę mniej, więc zbyt dużo remontów się też nie dało wykonać. Muszę powiedzieć, że mamy trochę mniej remontów z takiego powodu, że wiele rzeczy już zostało wcześniej zrobionych, no a takie poważniejsze, które by się przydały, no to zostały na przyszłość rozłożone na przyszły rok. Remonty odbyły się nie tylko w dużych zespołach szkół, ale też w mniejszych placówkach. W szkole podstawowej w Brzezinkach udał się odnowić korytarz. Po raz pierwszy zdobyłem się na taki większy remont, gdyż ten tarkiet, który tu jest wyłożony, on był kładziony 5 lat temu. On był zawsze dobrze utrzymany, bo był myty, pastowany, ale w tym roku, w te wakacje, no panowie, przyjechała taka firma z maszynami, która dogłębnie to wszystko wyszorowała, wymyła, zawoskowała na 3 warstwy, wypolerowała. W wyniku niżu demograficznego zmniejszyła się liczba uczniów. W gimnazjum w Masłowie będzie o 1 klasę mniej. Jeśli chodzi o liczbę uczniów, no niestety, tak jak wszędzie, jest ich troszeczkę mniej. Podobny problem jest też w szkole w Brzezinkach. Coraz mniej dzieci się rodzi. Jeśli tak jest, to wiadomo, że przy zapisie najpierw już tutaj do oddziału przedszkolnego zero, bo to widać, później to się przekłada na liczbę dzieci w poszczególnych klasach od 1 aż do 6. Nieco lepiej sytuacja wygląda w zespole szkół w Mąchocicach Kapitulnych. Z pewną taką otuchą czy nadzieją muszę powiedzieć, że nie spada liczba, że właściwie jeszcze te dane, one ciągle się zmieniają, bo nawet w ostatnich tygodniach, dniach przychodzą nowe osoby. Zapisujemy jeszcze do gimnazjum. Od tego roku ze szkolnej mapy gminy Masłów zniknęła szkoła podstawowa w Masłowie II. Placówkę zamknięto ze względu na małą ilość uczniów. 35-osobowa grupa młodzieży węgierskiej z zaprzyjaźnionej gminy Berczy gościła w gminie Masłów. Ich wizyta to efekt współpracy pomiędzy obydwoma samorządami. Z Węgrami spotkały się nasze reporterki Ola Gała i Kinga Krajcarz. Współpraca pomiędzy gminami Masłów i Bercz trwa od 8 lat. Jednym z elementów jest wymiana grup młodzieżowych. Przez ten czas wielokrotnie spotykała się młodzież nasza z gminy Masłów, Polska, z młodzieżą węgierską. Z młodzieżą współpraca wygląda jakby przemiennie. W jednym roku przyjeżdżają do nas Węgrzy, w kolejnym roku my jedziemy do nich na miejsce. W czasie tego pobytu starają się Węgrzy nam przybliżyć kulturę, tradycje, obyczaje, historię gminy Bordzi Węgier. My próbujemy zrobić to samo dla Węgrów tutaj w Polsce. Wizyta w Polsce to także okazja do zwiedzania naszego kraju. Najwięcej czasu grupa przybywała jednak w naszym regionie. Jestem tutaj po raz pierwszy. Bardzo podobały mi się wycieczki. Zwiedziliśmy Kielce, Kraków i Kurozwęki. Zobaczyliśmy bardzo dużo pięknych i interesujących miejsc. Cieszymy się ze spotkania z polską młodzieżą. Najciekawsza była wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych.
A oprócz tego wycieczka do tokarni, na zamek do Sopkowa i do sanktuarium na Świętym Krzyżu. Do dyspozycji Węgrów była też hala sportowa w Mohocicach z Cholasterii. Jestem mile zaskoczona nastawieniem gospodarzy tego miejsca. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Mimo obszernego programu znalazł się czas na zabawę. Młodzież węgierska wzięła udział w dożynkach gminnych i dyskotece zorganizowanej przez strażaków z Mohocic Kapitulnych. Podczas pożegnalnej kolacji grupa bawiła się przy muzyce zespołu Andrzej i Przyjaciele. Wrażenie z pobytu w Polsce na ogół przyjemne, jednak jest coś, co zaskoczyło gości z Węgier. Trochę było dla mnie dziwne, że nie we wszystkich wsiach są chodniki i ludzie tak odważnie po zmierzchu poruszają się. Ze współpracy pomiędzy gminą Masów i Byrcz korzysta nie tylko młodzież, ale też na przykład zespoły ludowe, które wyjeżdżają do Węgier na organizowane tam Dni Polski. Występy zespołów ludowych zdominowały tegoroczne dożynki gminne w Ciekotach. Święto plonów to przede wszystkim podsumowanie pracy rolników. Można było więc zobaczyć przyniesione przez nich plony. Z kolei wieczorem wystąpił zespół Andrzej i Przyjaciele, później Wawele, a imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. Występy zespołów ludowych były główną atrakcją tegorocznych dożynek w Ciekotach. Przed publicznością zaprezentował się m.in. zespół Pieśni i Tańce Ciekoty. Był też chór Masłowianie, grupa artystyczna Golica oraz zespoły ludowe z naszej gminy. No, ludowych zespołów to jest chyba nie ma drugiej, przynajmniej ja nie znam drugiej gminy tutaj w regionie świętokrzyskim, być może i w Polsce, żeby tyle zespołów było. No dzisiaj to wystąpi aż 8 zespołów. Ale dożynki to przede wszystkim święto rolników. Jak co roku odbył się konkurs na najobfitsze płody rolne. Oczywiście nie zabrakło też dożynkowych wieńców. Dla rolników była to okazja do spotkania się i podsumowania ostatnich zbiorów. No, ten rok był na pewno ciężki, ale plony były, zboże było ładne zebrane i myślę, że okopowe też. No, myślę, że już te deszcze, te wichury, te burze może już minęły i także spokojnie będziemy mogli dokończyć zbiory z naszych pól. No, dla rolników ten rok był, no zawsze jak rolnika, nie zawsze łagodny, bo są burze, są grady, to, ale bynajmniej ten rok był niezły w naszym regionie, w plonach. Wieczorem wystąpił zespół Wawele, a po nim odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. Muzyki można było słuchać do woli. Ale za niektóre rzeczy trzeba było zapłacić. Zostajemy w temacie rolniczym. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali unijną dotację, muszą nie tylko przestrzegać zapisów umowy, ale też przykładnie dbać o środowisko. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy mają działki na przykład w pobliżu jezior. Właśnie rozpoczynają się kontrole, podczas których inspektorzy sprawdzą, czy rolnicy nie zanieczyszczają otaczającej ich przyrody. Rolnicy ci są zobowiązani do przestrzegania tych wymogów przez cały rok kalendarzowy. Kontrole odbywają się w roku, w którym dany rolnik złożył wniosek. Czyli tu w roku 2012 do końca grudnia wszystkie kontrole muszą się zakończyć, bo tylko wyniki z kontroli przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym mogą być uwzględnione w decyzji przyznającej płatność za rok 2012. Skontrolowany ma być co setny rolnik, który otrzymał dotację. Zmieniamy temat. Hala sportowa w Mohocicach z Cholasterii przez całe wakacje cieszyła się dużym zainteresowaniem. Korzystali z niej nie tylko mieszkańcy gminy, ale też młodzi ludzie, którzy przyjechali tu na obóz sportowy. Z hali sportowej korzystają miłośnicy piłki halowej, siatkowej czy koszykówki. Ostatnie tygodnie wakacji należały do piłkarzy ręcznych. Grupa kilkunastoosobowa przyjechała z Puław. Fantastyczne powietrze, świetna sala sportowa, doskonały program taki kulturalno-sportowy, który nam tutaj dyrektor szkoły zapewnia.
Oprócz tego możemy korzystać z pomocy fantastycznych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy służą nam swoją wiedzą praktyczną, ponieważ są specjalistami w swoich dziedzinach. Najważniejsze są treningi. Odbywają się każdego dnia. Trening mamy dwa razy dziennie. Najpierw rozpoczynamy krótką rozgrzewką, potem trenujemy z piłkami, ćwiczymy pozycję albo gramy mecz. I bardzo ciężko trenujemy, zawsze po treningu chodzimy na siłownię. Zawodnicy są zadowoleni z warunków na hali. Jednak sport to nie wszystko. Są też wycieczki po regionie. No dobrze, jest fajna sala. Codziennie tu trenujemy i tak. Chodzimy tutaj zwiedzać okolice. No ogólnie jest fajnie, dobre są warunki. Okolica jest bardzo fajna, hala też, można dużo trenować i nie ma obawy, że coś nie będzie działało. Wszystko jest tak, jak powinno być. Jednak największą atrakcją dla chłopców było spotkanie z trenerem Vive Targu w Kielce. Naszej drużynie parę minut poświęcił również pan trener Wenta. W rozmowie, w doradzaniu chłopcom, co mają robić w przyszłości, żeby być dobrymi piłkarzami ręcznymi. Dyrektor szkoły w Mochodzicach z Cholasterii jest zadowolony z zainteresowania halą. Nie spadło ono nawet po otwarciu podobnego obiektu przy szkole w Masłowie. Hala sportowa około 150 godzin była wykorzystywana, oczywiście odpłatnie, przez te wakacje. Także pomimo, że ilość gości pojedynczych w schronisku spadła, to czas wykorzystania hali nie. Wśród stałych bywalców w Mochodzicach z Cholasterii są właśnie grupy z Puław, które przyjeżdżają tu nie pierwszy rok. Pozdrawiam sobie Puławy, wszystkie całą rodzinę i wszystkich z Puław, Bursy itp. itd. O tym, jak ważna jest ochrona obszaru Ostoi Wierzejskiej w gminie Masłów, rozmawiali uczestnicy spotkania zorganizowanego w Szklanym Domu. Chodzi o mało znany obszar znajdujący się na granicy sołectwa Dąbrowa oraz Kielc. To jest taki niewielki obszar leśny na północ od Kielc w gminie Masłów w nadleśnictwie Kielce. Na terenie Ostoi przedmiotem ochrony jest przede wszystkim bór jodłowy. To jest bardzo słabo poznany obszar i pod względem przyrodniczym i w ogóle słabo istniejący w świadomości, myślę sobie, nawet nie tylko społeczności lokalnej, władz, ale również przyrodników. Właściwie nie prowadzono dotąd badań na terenie Ostoi. To, że znalazła się w sieci Natura 2000, to dzięki staraniu przyrodników, którzy gdzieś orientowali się tak bardzo ogólnie o tym, jakie walory przyrodnicze można tam spotkać. Natomiast badania ostatnich 3 lat, bardziej takie już precyzyjne, ukierunkowane, metodyczne, pokazują, że jest to rzeczywiście szczególnie cenny obszar. Już w najbliższy weekend, 8 i 9 września w Ciekotach, odbędzie się charytatywny festiwal artystyczno-kulturalny No Worries. Co to za impreza? Szczegóły zna nasza reporterka Alicja Jaros. Witam. Festiwal rozpocznie się w sobotę, 8 września o godzinie 11. Już od rana będzie można usłyszeć wiele zespołów rockowych, hardrockowych i reggae. Między innymi laureatów muzycznych scyzoryków. Zespoły Caniva, Fireflower, Marleya i inne. Będzie można też spróbować gry na gitarze, harmonijce oraz didgeridoo, czyli ponadmetrowej drewnianej róży, z której wydostają się ciekawe brzmienia. W planie są także warsztaty dziennikarskie, sportowe, fotograficzne, malarsko-artystyczne, poetyckie, breakdance, graffiti i wiele innych. Organizatorzy zadbają także o bazę noclegową. Do dyspozycji będzie pole namiotowe. Charytatywny festiwal ma na celu wsparcie funduszu dla wolontariuszy prowadzonego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, które będzie w przyszłości pozwalał młodzieży na realizację ich pomysłów. Z Ciekot, Alicja Jaros, Wydarzenia. Dziękuję za relację. Młodzież biorąca udział w projekcie Biznes Lubię To, realizowanym przez Stowarzyszenie Masłów Info, gościła w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Sejmie RP. Wyjazd związany był z pracami nad ogólnopolskim portalem tworzonym przez gimnazjalistów i licealistów. W ramach projektu młodzi ludzie odwiedzili też Mazury, gdzie spotkali się z osobami wspierającymi rozwój turystyki. W projekcie, na którego realizację Stowarzyszenie Masłów Info otrzymało unijną dotację w ramach programu Młodzież w Działaniu, biorą udział osoby w wieku od 15 do 18 lat z gminy Masłów. Tworzą oni ogólnopolski portal poświęcony zagadnieniom związanym z biznesem, ekonomią i przedsiębiorczością, który skierowany będzie wyłącznie do młodzieży. W ramach projektu odbyły się już warsztaty prowadzone przez dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. W sierpniu uczestnicy projektu gościli w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie odbyło się spotkanie z pracownikami oraz dyrekcją
Departamentu Turystyki. Była to okazja do zaczerpnięcia fachowej wiedzy dotyczącej działań rządowych mających na celu rozwijanie turystyki i tworzenia w tej branży nowych miejsc pracy. Wiedza ta zostanie wykorzystana przy tworzeniu portalu. Z kolei w Sejmie RP można było zobaczyć miejsce pracy posłów i senatorów. Wizyta na Mazurach miała na celu pokazanie dobrych praktyk realizowanych w tym regionie. Uczestnicy projektu nagrali rozmowę z prezesem tamtejszej lokalnej grupy działania, która wspiera rozwój regionu, ale też spotkali się z ludźmi, dla których turystyka jest źródłem utrzymania. Co oferujecie Państwo swoim turystom? Pływanie po najpiękniejszych zakątkach Warmii i Mazur. O realizowanym przez nas projekcie mogli też usłyszeć słuchacze Radia Planeta. Uczestnicy projektu byli gośćmi tej rozgłośni. Są pomysły, są fajne działania, Wam się to podoba. Co potem? Są jakieś pomysły na to, co dalej? Tak, mamy, na pewno napiszemy jeszcze jakiś projekt nowy. Jeszcze nie wiemy, co to będzie. Na pewno coś związane z dziennikarstwem, gdyż jest to dla nas interesujące najbardziej. Portal, który powstaje w ramach projektu, powinien zostać uruchomiony na przełomie września i października. Łoń na Ciekockim Polu to tytuł płyty z muzyką zespołu pieśni tańca Ciekotę. Krążek, na którym znajdują się utwory zarówno wokalne, jak i instrumentalne, właśnie został wydany. Zespół pieśni i tańca Ciekoty wiele razy występował w studio przed mikrofonem. Były to głównie występy radiowe, ale dopiero teraz udało im się nagrać płytę. To wydawnictwo składa się jak gdyby z dwóch części, czyli są dwie płyty w jednym opakowaniu i na pierwszej płycie znajdują się kolędy i pastorałki, oczywiście tradycyjne świętokrzyskie. Poza tym są też pieśni wielkopostne i na drugiej płycie to już jest muzyka i śpiewy to są tańce. Płyta powstała dzięki dotacji samorządu województwa świętokrzyskiego. Zostanie rozesłana do wybranych instytucji kultury na terenie województwa świętokrzyskiego, a także do muzeów etnograficznych i innych placówek zajmujących się udostępnianiem zbiorów z zakresu folkloru polskiego na terenie kraju. Płytę można także nabyć w Ciekotach w sklepie wiejskim. To wszystko w tym wydaniu. Ponownie spotykamy się w październiku, jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca. Za dziś dziękuję, do zobaczenia.